Cześć wszystkim, dzisiaj raczej będzie krótki filmik, czas goni, słońce zachodzi, jak widzicie. Słuchajcie, taki ciekawy przypadek dzisiaj miałem. To koło, nie wiem jak ono się tam nazywa, znacznik czy... No mniejsza o to, w każdym razie to koło przeszło w jakiś dziwny sposób tak, że spierało się tutaj o ten zaczep. I przejechałem dwa razy, mówię, kurczę, coś jest nie tak. Za bardzo mi tutaj tą trawą zachodzi, a to koło spychało tą trawę na skiby. Ja zsiadłem dwa razy z traktora, powiem wam szczerze, że się nie zorientowałem. Dopiero za trzecim razem jak siadłem, mówię, kurde, przecież ten znacznik ma być trochę inaczej. Nie pod tym zaczepem do przyczepy, nie? No, także tu mi trochę powyrzucało, gdzie nie gdzie pozapychało pług. Ale... I tak będę musiał jechać tutaj na sąsiednie pole glebogryzarką, także nic się nie stało. Przejadę sobie tutaj te paski, to co powychodziło przez to, że się pług zapychał. Kolejna sprawa, to powiem wam, że jest grząsko i mokro. Lepi się ziemia bardzo. I trochę się traktor kopia. Ale jakoś daje radę. Te poplony, jak sami widzicie, za bardzo nie urosły, no ale... Nie jest najgorzej, tutaj macie facelię. No mogłyby jeszcze trochę urosnąć. W ogóle coś tu słabo poschodziły. Też za dużo, co prawda, tylko tu na przykład bardziej. Widzicie, no tak to się sieje lejem. Tu facelia, więcej facelii widocznie wyleciało. Tu bardziej poschodziło. Tu trochę mniej. No ale na przyszły rok już wysieje najprawdopodobniej siewnikiem. I tutaj na tym poletku będzie gryka. Na tamtym polu, co jest tutaj na wprost, no to miało być połowę gryki, połowę pszenicy, no ale będzie niestety więcej pszenicy, bo sobie źle to obliczyłem. No, ja słuchajcie, tradycyjnie zachęcam do dawania łapek w górę, bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania. Myślę, że jeżeli chodzi o takie filmy stricte z traktorem, z Ursusem, no to już raczej mało będzie, bo mam tam jeszcze do zgryzienia jeden kawałek i chyba tyle. Także pomału sezon będziemy kończyć. Do pszczół może jeszcze raz pójdę. Zresztą zobaczymy tutaj nawet na Włodzie, która była skoszona. Ciekawe, czy jakieś pszczoły latają. Co prawda jest już późno, ale widać tam jakąś jedną pszczółkę w oddali, gdzieś widziałem. Coś tam siedzi jeszcze. Słuchajcie, pogoda jest jak nie na koniec października. Niedługo już będziemy mieli listopad. Ja, nie wiem, jest godzina, może 16, przed 16. Zobacz, jestem w krótkim podkoszulku. Słońce co prawda już zachodzi, ale mam sweter ze sobą, także mam zamiar dzisiaj skończyć ten kawałek. A co? Ja, słuchajcie, kończę z moim gadulstwem. Zapraszam do oglądania. A, widzicie? Błąd, wróć. Jeszcze jedna rzecz. Coś mi tutaj pompa szwankuje. Być może, nie wiem, kolega mi powiedział, żeby olej zmienić. Pompa od hydrauliki. Słabo podnosi. I słuchajcie, chyba skuszę się najpierw na wymianę oleju, a jeżeli to nie pomoże, no to będę szukał pompy. Jeżeli możecie doradzić, jaką pompę do Ursusa C330M, no to piszcie w komentarzach. Ja, jeżeli wymiana oleju nie pomoże, no to będę szukał pompy. Jeszcze raz zapraszam do oglądania. I słuchajcie, o tym wam mówię, jednak jest mokro, zobaczcie co się dzieje, jak się tutaj to wszystko obiera, tym bardziej, że jest tutaj też dużo peżu. Trochę mnie to zaczyna drażnić, ale tak to jest, jak się stosuje mało środków zwalczających
właśnie takie rośliny typu pesz. No ale no co tu dużo mówić, ja tak uprawiam, staram się jak najmniej tej chemii walić. Jeżeli chodzi o pszenicę, robię tylko raz oprysk. Teraz tutaj będzie gryka na tym poletku, to nie będę w ogóle stosował oprysku. Mam nadzieję, że mnie ten pesz tutaj nie pozarasta za bardzo to pole, no ale zobaczymy. Gryka też ponoć sobie z kwastami dobrze radzi, gdy się je gęsto, i zobaczymy jak będzie. No, zapraszam do oglądania. Tak, dosyć dużo mi zostało, słońce zachodzi, ziemia się lepi, plus do tego ten pesz, nie do końca to jeszcze przegniło i co jakiś czas, słuchajcie, muszę oczyścić pług, bo inaczej, będą takie bruzdy się tworzyły na polu, co mnie strasznie drażni, tak jak na przykład tutaj musiałem się zatrzymać i odlepić. No w miarę, że to wezmę wychodzi, tylko strasznie dużo tego peżu, jeszcze plus ta trawa, która tutaj nie przegniła do końca. No i jest za mokro. Jest za mokro, jeszcze się zaraz wylepi, co prawda. Dzisiaj cały dzień była pogoda, ale nie wysuszyło jeszcze tutaj tak tej ziemi. Ostatnio mieliśmy bardzo obfite tutaj deszcze, były ulewy. No i tak, no ale już mamy prawie listopad, muszę to pole zaorać, trochę się pomęczę. Ale już sobie skończę to pole i będę miał święty spokój. No i tak, słuchajcie, godzina 17. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Tyle zostało. Mam zamiar to dzisiaj dokończyć. A schodzi mi głównie dlatego tak długo. Zaraz wam pokażę czemu. Co trochę, no teraz akurat spadło, no pług jest zawalony trawą i ziemią, co jakiś kawałek muszę zeskakiwać i go czyścić. No nie do końca tutaj trawa przegniła, wszystko przez to, że po prostu za późno zaorałem, brakuje mi czasu po żniwach. No i co za tym idzie, trawa nie zdążyła przegnić. Poplon też mi nie poschodził, także wszystko w tym roku no, było opóźnione, no to kurczę, co tu dużo mówić, przełożyło się to na moją pracę i teraz wychodzą takie klocki z tego, ale tak jak mówię, już niedużo zostało, myślę, że godzinka, półtorej skończę tutaj ten kawałek, dlatego nie zanudzam, biorę się do pracy i zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, zakończenie będzie z kurnika. Kokoszki dostały oczywiście wodę i jęczmień z pszenicą wymieszany. Kokoszki, no nie tylko kokoszki, kaczuszki, gęsi, kaczogęsi też mam i dziwne stworzenia, perliczki. Dobra, mniejsza to, słuchajcie, jak możecie, dajcie łapkę, dajcie suba. Postaram się kręcić więcej, pokazywać więcej czarny kogut zdominowany przez białego koguta. To jest cała hierarchia, słuchajcie. Ten co jest wyżej, ten ma lepiej. Nie wiem jakim sposobem perliczki się tu znalazły, ale są ciekawe stworzenia, które sobie dają radę, że perliczkę ciężko złapać. No i tak to wygląda. Słuchajcie, zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, wbijajcie, dajcie łapki i suba. Ja się żegnam z wami. Trzymajcie się, cześć, hej.